Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie naprawdę krótko, ponieważ chciałabym opowiedzieć Wam o czymś, co jest, sądzę, bardzo ciekawe i znaczące, symboliczne dla osób zajmujących się ezoteryką, ale również dla osób, które tym się nie zajmują, a chciałyby się coś więcej dowiedzieć o Słowianach. Owszem, książek o Słowianach jest sporo, są kultowe pozycje wydane jeszcze w czasach PRL-u i jeszcze wcześniej. Natomiast problem ze Słowianami, z wierzeniami Słowian i tym wszystkim, co się obraca wokół Słowian, polega na tym, że Słowianie nie spisywali swoich rytuałów, wierzeń, baśni itd. To wszystko opiera się na to, co my wiemy o Słowianach, opiera się na badaniach archeologicznych oraz szczątkowych informacji przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a zwłaszcza we wczesnym średniowieczu, z opisów ówczesnych kronikarzy i księgarzy już chrześcijańskich, zwłaszcza jeśli chodzi o cesarstwo niemieckie czy cesarstwo rzymskie. Pierwsze wzmianki o Słowianach znajdziemy u Titmara na przykład, ale naprawdę szczątkowe. Słowiańszczyzna to nie były tylko ziemie polskie, to była również Ruś Kijowska, znaczy później ona się nazywała Ruś Kijowska, ale używam teraz tej nazwy, żebyście mniej więcej potrafili umiejscowić to geograficznie. To była również południowa Europa, obecna Rumunia, Bułgaria, dawna Jugosławia, Karpaty, to również było Pomorze, Mazury. Także ze szczątkowych informacji, które archeolodzy no, zebrali w całość, tak, pracując czy współpracując z innymi krajami, możemy mniej niż więcej zorientować, jak wyglądało ówczesne życie, wierzenia, rytuały, bóstwa itd. I w ubiegłym roku ukazała się fantastyczna, naprawdę fantastyczna książka, ale to jest tylko audiobook, nie ma jej w wersji papierowej. Audiobook nosi tytuł Dary Bogów. Został on napisany przez Witolda Jabłońskiego niedawno, tak? To nie jest człowiek, który już nie żyje, on jeszcze żyje. Witold Jabłoński jest pisarzem, poetą, ale pisarzem w prozie, zajmuje się głównie science fiction, ale ma takie inklinacje, czy troszeczkę skręca w stronę właśnie różnych podań. I Witold Jabłoński stworzył od początku przypowieści o Słowianach. Pierwsza część, Dary Bogów, wspomniana przeze mnie, mówi o stworzeniu świata, w wierzeniach Słowian, mówi o stworzeniu człowieka. To są właściwie... Książka, audiobook jest czytana, ale ta pozycja jest tworzona jako z podziałem na role, to znaczy osoby, które tam występują, postacie mają przypisane odpowiednie głosy aktorów, także znajdziemy tam narratora Wiktora Zborowskiego, głosu Mokoszy udziela Magdalena Cielecka i jeszcze jest wielu innych aktorów, którzy bardzo ciekawie wcielają się naprawdę w postacie ówczesnych bóstw słowiańskich. Mamy, dokończę o tym, o czym opowiada właśnie ten audiobook. O stworzeniu świata już mówiłam, o stworzeniu człowieka, o wyłowieniu się bogini z morza, tak? Nie macie dobre skojarzenia z podaniami greckimi i rzymskimi.
Również jest o powstaniu Księżyca, czyli bóstwa Horsa, o walce Słońca z Księżycem, czyli dwóch braci, Sparożyca i Horsa. Również są historie miłosne bóstw, czyli dlaczego Jutrzenka bardziej kochała Horsa, a mniej Sfarożyca, podania o rusałkach. Również jest bardzo ciekawa i bardzo, bardzo wciągająca opowieść o potrójnej bogini, czyli Mokoszy, Dziewannie i Marzannie. Polecam Wam. Jest również znana Wam, na pewno znana Wam wszystkim, wpleciona w to baśń o śpiącej królewnie w kontekście Dziewanny i Marzanny. Także o świecie podziemnym, czyli świecie umarłych Nawi. Jest również przypowieść o Babie Jadze. Bardzo interesująca, bardzo ciekawa, zwłaszcza dla współczesnych wiedźm i współczesnych czarownic, które są spadkobiercami, jakby nie było, Baby Jagi. Jest opowieść o Doli, Dola jako postać, oczywiście. Jest opowieść o wszystkich braciach, czyli Sfarożycu, Horsie, Strzybogu, Żmiju i tak dalej. Więc naprawdę jest to bardzo ciekawie opowiedziane, bardzo ciekawie podane i każdy z nas znajdzie tam to, co zna z dzieciństwa, kiedy babcia czy dziadek opowiadało im różne baśnie. Jest to bardzo zgrabnie wszystko podane razem z, może nie z rytuałami słowiańskimi, ale wierzeniami słowiańskimi, tymi, o których wiemy dzisiaj. Jedno wynika z drugiego. Słowianie nie żyli na pustyni, oni mieli kontakty również z chrześcijanami i Bizancjum i Wikingami, więc pochówki czy wszelkie rytuały, one się przenikały, tak? Ludy wędrowały, także przyjmowały, ludy przynosiły ze sobą swoje wierzenia, więc wszelka mitologia grecka czy rzymska, czy nasza słowiańska, celtycka i wikingowa, to wszystko się przenika i to jest kolejny dowód na to, że wszystko wynika z jednego źródła, tak? Było jedno źródło, jedne wierzenia, które potem się rozprzestrzeniły na większą część Europy i były modyfikowane na potrzeby już konkretnych plemion i tak dalej. Bardzo polecam Wam tego audiobooka. Dla osób, które się nie interesują ezoteryką i które są jak z dala od ezoteryki, również polecam Wam posłuchanie tego audiobooka, ponieważ jest to dobry pomysł na inspiracje opowiadania baśni swoim dzieciom, wnukom i innym młodszemu pokoleniu, zapoznawanie ich z tym. No i no, to jest ciekawe. Natomiast drugą, ja zaglądam sobie tutaj w mojego smartfona, dlatego że mam ściągnięte te audiobooki i żeby niczego Wam nie pomylić, tak? Drugą częścią, która niedawno się ukazała, miesiąc temu, czyli mam na myśli marzec albo luty 2019, jest kolejny audiobook i kolejna superprodukcja, że tak to nazwę, pod tytułem Popiel, syn popiołów. Narratorem już tutaj nie jest Wiktor Zborowski, jest, Boże, jak nazywa się ten aktor? Kazimierz Kaczor. Kazimierz Kaczor jest narratorem. W tej superprodukcji bierze udział również Leszek Lichota.
jako zbój Madej, to już są typowe baśnie, które my znamy z dzieciństwa, czyli baśnie o Popielu, o Madeju, o Kraku, o Lechu, ale są napisane i przedstawione w zupełnie nowym świetle, też połączonym z rytuałami, również tam są czarownice, również są wiedźmy, są rusałki i wszystko jedno z drugiego wynika. Bardzo to jest ciekawe i również polecam Wam, abyście no, byli ci, którzy czują jakieś połączenie, nie wiadomo dlaczego, z naszymi przodkami Słowianami. Dla nich to będzie naprawdę odkrycie i pasjonujące wydarzenie, posłuchanie czegoś takiego. Natomiast jeszcze raz powtarzam, osoby, które są jak z daleka od tego, to ta druga część, Popiel, syn popiołów, również może być inspiracją do opowiadania baśni swoim dzieciom czy wnukom. Także to było tyle. Zdjęcia okładek, tak, czy materiałów prasowych znajdziecie na początku czy na końcu mojego filmu. Linki do audiobooka znajdziecie w opisie filmu. Audiobook nie jest drogi, właściwie jest, kosztuje tyle samo co książka papierowa w Empiku albo w księgarni Matras, czy w zupełnie innych księgarniach, około 30 paru złotych, także to nie jest Bóg wie jaki wydatek, można, jest do przełknięcia, tak? Więc polecam Wam naprawdę bardzo gorąco ze swojej strony te dwa audiobooki dla osób, które interesują się słowiańszczyzną i wierzeniami Słowian oraz dla tych, którzy nie za bardzo się interesują, ale chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat Słowian, czy naszych korzeni, korzeni, z których między innymi my, nasz naród wyrósł na spółkę z europejską częścią Rosji, obecnymi Czechami, czy Słowacją, Rumunią, Bułgarią i tak dalej. My jesteśmy jedną wielką rodziną Słowian. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że zechcieliście wysłuchać i obejrzeć ten film do końca i do następnego. Na razie.